Rozmawiamy z panem Józefem Ruskiem, który niedawno ukończył 80 lat życia. Składamy oczywiście serdeczne życzenia z tej okazji, ale pan Rusek jest od lat działaczem społecznym. Niedawno założył Związek Zawodowy Rolników. W związku z tym proszę kilka słów powiedzieć na temat tej organizacji. Założyłem stowarzyszenie, dobrałem sobie ludzi takich odpowiednich, bo z mądrymi ludźmi można dużo zrobić dobrego. I to stowarzyszenie na rzecz rolników indywidualnych w powiecie mileckim my założyli. Zarejestrowałem to w sądzie osobiście, czekałem 4 miesiące na, bo oni wszystkie musieli opinie zebrać i w Warszawie o mnie czy mnie karany i w powiecie, to radni nawet zatwierdzali w powiecie mnie. Dobrze, jakie są cele tego stowarzyszenia? To jest napisane na tym, tak. Na tym co jest. No to jest, mnie najwięcej chodziło o kolonie dla dzieci, ale to jest, o starców, o koła gospodyń, o dzieci różne takie z patologicznych rodzin, żeby to mieć w opiece takie dzieci, ten związek, to stowarzyszenie, żeby miało, no różne takie sprawy, takie, które są, nie ma się nimi interesować ani zajmować. No. Na jakim terenie działa Związek Zawodowy? Na powiecie mileckim. Jakie macie plany na najbliższe, powiedzmy, jeszcze miesiąc? Dopiero uzgodnimy. Co o mnie chodzi, to mamy plany, tak, o kolonie, żeby ferie już świąteczne teraz były, bo ja już 18 lat się trudnię wyjazdem dzieci na kolonie do morza i w góry w Polsce i za granicę. I teraz już mam plany, mamy, żeby koła gospodyń rozpropagować, tak było za mnie, jakbym był radnym. No jakie ewentualnie formy działań, na przykład związane z kołami gospodyń wiejskich? No różne promocje, żeby wprowadzić, tak mnie to pani Kuczmenda z Rzeszowa to oferowała, żeby wprowadzić w każdej gminie przynajmniej jedno gospodarstwo takie agroturystyczne, które ma żywność zdrowo-ekologiczną. A jeśli chodzi o działalność na rzecz rolników, taką typową, ich bytu, no, powiedzmy sobie. Żeby te rolnicy w ostatku, żeby się miał kto nimi zająć i do góry. A ja mam troszkę takich chłodów i w Warszawie, i w Brukseli, żeby to dźwignąć, to rolnictwo, żeby się ktoś zajął tymi cenami produktów rolnych rolników. Dobrze, dziękuję bardzo.